Nowy rok to przede wszystkim też ten Nowy Ład, czy też Polski Ład, bo to dwie nazwy krążą. Jak to wpłynęło na finanse powiatu kędzierzysko-kozielskiego? Przygotowujemy się tutaj do drugiego rozdania w ramach właśnie tego projektu Polski Nowy Ład. Do 15 lutego musimy skierować nowe propozycje zadań, które chcielibyśmy realizować i tutaj idziemy jakby dwutorowo. W pierwszym obszarze chcielibyśmy zgłosić dwie drogi z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle. To są drogi jakby tutaj dla nas kluczowe. To jest wiadukt na ulicy Wojska Polskiego. Ten element, który nam został jako tam ostatni do wykonania. Tam będzie najprawdopodobniej ścieżka rowerowa poprowadzona dodatkową kładką, która będzie przerzucona przy tym moście. I drugie zadanie, które dla nas jest jakby tutaj priorytetowe, to jest przebudowa odcinka ulicy Spacerowej. Tam jest między innymi pogłębienie skrajni mostu. Może dla niektórych pojawić się pytanie, gdzie jest ulica Spacerowa? To jest ulica położona na osiedlu Sławięcice, która idzie w kierunku kotlarni Starej Kuźni. A dlaczego ona jest dla nas ważna? Dlatego, że prowadzi do południowego pola tutaj, na którym wiemy, w niedawnym czasie pojawiły się informacje, że będzie nowy inwestor i chcemy poprawić jakby dostępność do tego pola, żeby duże ciężarówki, żeby duży transport mógł spokojnie się tam poruszać. Mówię tutaj o tej skrajni mostu, a jednocześnie nasza droga będzie łączyła się tutaj z łącznikiem, który gmina Kędzierzyn-Koźle planuje zbudować właśnie do nowo powstałej obwodnicy tutaj północnej Kędzierzyna-Koźla. I to jest jakby pierwszy obszar. I drugi obszar środków, które są skierowane do gmin, na których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne, czyli tak zwane PGR-y. I tutaj chcemy zgłosić dwa zadania. Pierwsze to w gminie Polska Cerekie w Zakrzowie. Tam funkcjonował kiedyś PGR. I drugie zadanie na terenie gminy Pawłowiczki, okolice miejscowości Jakubowice, Grudynia Wielka, Milice. I to będzie jakby drugi tor naszych zadań w ramach Polskiego Nowego Ładu. I tak jak mówiłem, to są głównie zadania infrastrukturalne. Nowy Ład to także spore zamieszanie, zmiany w pensjach, w wynagrodzeniach. Jak to się przełożyło na sytuację w starostwie? Wiem, że pracownicy w zeszłym roku bardzo zabiegali o podwyżkę. Dostali tą podwyżkę? Tak, staramy się tutaj brać pod uwagę głosy naszych związków zawodowych, jak i również pracowników. Są one dla nas tutaj bardzo istotne. Pracownicy naszych jednostek otrzymali podwyżkę w wysokości 3,3%. Ale powiem, że to nie jest ostatnie słowo. Przygotowujemy się do uruchomienia dodatkowych środków. Jesteśmy teraz na etapie analizowania budżetów jednostek za rok 2021, czyli tam, gdzie nam zostały jakieś środki i będziemy próbowali zmienić budżety obecne, żeby bardziej efektywnie te środki wykorzystać, żebyśmy nie mieli sytuacji, że zostają nam wolne środki, a pracownicy nie mogą otrzymać tych pieniążków na wypłaty. Proszę jeszcze tutaj o odrobinę cierpliwości. Myślę, że to w najbliższym czasie tutaj się wyjaśni i będziemy mogli mówić o konkretach. Cały czas jesteśmy w kontakcie z naszymi tutaj związkowcami. Prowadzimy ten dialog, nie unikamy rozmowy. Staramy się wychodzić jakby naprzeciw tutaj potrzebom i oczekiwaniom naszych pracowników.